Paluch koślawy, potocznie mówiąc halux, jest najczęstszym problemem przodostopia występującym w naszej populacji. Może on powodować dyskomfort, ból podczas chodzenia czy trudność w dobieraniu obuwia, przez co skutecznie może przyczynić się do obniżenia jakości naszego życia. Ja jestem Marcin, a dzisiaj porozmawiamy na temat palucha koślawego. Powiem m.in. o czynnikach ryzyka powstawania haluxa oraz o leczeniu zarówno tym zachowawczym, jak i operacyjnym. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału oraz jeśli film się spodoba, o łapce w górę. Daje nam to ogromną motywację do dalszego działania. Zacznijmy od tego, czym tak właściwie jest paluch koślawy. A jest to sytuacja, w której pierwszy palec stopy odchyla się bocznie oraz zazwyczaj rotuje wewnętrznie, a pierwsza kość śródstopia ulega odchyleniu przyśrodkowo. W takim przypadku pojawia się guzek po przyśrodkowej stronie stopy, a jest to nic innego jak głowa pierwszej kości śródstopia. We wczesnym stadium deformacji przywiedzenie palucha oraz szpotowe ustawienie pierwszej kości śródstopia powoduje rozciąganie aparatu torebkowo-więzadłowego po przyśrodkowej stronie stawu. Wtedy ścięgna zginacza i prostownika długiego palucha przesuwają się w stronę przestrzeni między paluchem a drugim palcem, biegnąc po tak zwanej cięciwie łuku, co dodatkowo nasila progresję zniekształcenia. Natomiast odwodziciel palucha, który w normalnych warunkach działa jako przyśrodkowy stabilizator stawu, przesuwa się na powierzchnię podeszwową i powoduje rotację wewnętrzną palucha. Kolejny mięsień, czyli przywodziciel palucha, działając przeciwnie do postępującego szpotawienia pierwszej kości śródstopia, powoduje przemieszczenie aparatu trzeszczkowego bocznie od tej kości. Powoduje to problem, w którym trzeszczki, zamiast przesuwać się w przeznaczonych do tego bruzdach na powierzchni podeszwowej pierwszej kości śródstopia, ulegają podwichnięciu. Po dłuższym czasie następuje zniszczenie powierzchni stawowych dla aparatu trzeszczkowego. Stopniowe odchylenie palucha bocznie powoduje odsłonięcie powierzchni stawowych, co zwiększa ryzyko zmian zwyrodnieniowych, a w bardzo zaawansowanym stadium może dojść do zwichnięcia stawu śródstopno-paliczkowego. Postępująca deformacja powoduje dodatkowo przesuwanie się palucha pod drugi palec stopy, powodując jego podwichnięcie grzbietowe, a z czasem może prowadzić nawet do powstania palca młoteczkowatego. Czyli sytuacji, kiedy przykurczone są mięśnie zginające palec, a on sam ustawia się, jak można się spodziewać, w zgięciu. Skoro ta deformacja postępuje, to pewnie potrzebne są nam jakieś skale do jej sklasyfikowania. Jest ich kilka i każda skupia się, ocenia i klasyfikuje różne rzeczy. Ja natomiast skupię się na tej najczęściej używanej. Stopień zaawansowania choroby ocenia się w niej na podstawie kąta koślawości palucha oraz kąta pomiędzy pierwszą a drugą kością śródstopia. Z angielskiego odpowiednio są to kąty HVA oraz IMA. Możemy wyróżnić w niej 4 stopnie. Pierwszy prezentuje warunki fizjologiczne u zdrowego człowieka. W tym przypadku kąt HVA wynosi do 15 stopni, a IMA do 9 stopni. Drugi stopień, czyli łagodny, to kąt HVA do 20 stopni oraz IMA do 11 stopni. Stopień średni cechuje się kątem HVA pomiędzy 20 a 40 stopniami, a kąt IMA wynosi do 16 stopni. Ostatnim stopniem są zmiany zaawansowane. W nim HVA wynosi ponad 40 stopni oraz IMA ponad 16. No i tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ pomimo wielu badań na temat etiologii palucha koślawego nie udało się ustalić w sposób niebudzący wątpliwości czynników predysponujących. Można ich wymienić sporo, natomiast naukowcy są bardziej lub mniej zgodni co do nich. Pierwszym czynnikiem jest obuwie, a dokładniej mówiąc buty na wysokim obcasie z wąskim czubkiem. W nich paluch układa się do koślawości
a dodatkowo wysoki obcas powoduje zwiększenie obciążenia na pierwszą kość śródstopia, co z kolei jest powiązane ze zwiększeniem siły kośćtawienia. Predyspozycje genetyczne. Badania wskazują, że w 90% osoby posiadające kośćtawego palucha mają co najmniej jedną osobę z tym samym schorzeniem wśród krewnych. Według niektórych badań stosunek mężczyzn do kobiet z paluchem kośćtawym to aż 1:15. Tłumaczy się to wieloma czynnikami, m.in. właśnie obuwiem noszonym przez obie płcie, ale też zmiennością anatomiczną. Kobiety mają mniejszą oraz bardziej zaokrągloną powierzchnię głowy kości śródstopia, co zmniejsza stabilność i sprzyja powstawaniu kośćtawości. Dodatkowo kobiety częściej mają bardziej wiotkie więzadła oraz hipermobilne stawy. Wszystkie wymienione przed chwilą czynniki możemy oczywiście też rozpatrywać całkowicie osobno, bez powiązania z płcią. Zmiany w posturze, kinematyce stawów czy obciążaniu stopy postępujące wraz z wiekiem zwiększają ryzyko powstania palucha kośćtawego. Występuje on też u ludzi młodych, a może wystąpić nawet przed 10 rokiem życia, natomiast uważa się, że ma to podłoże genetyczne. Czynnik, jakim jest płaskostopie, jest bardzo dyskusyjny. Pomimo powszechnego przekonania, że może on powodować paluch kośćtawy, istnieje bardzo niewiele wiarygodnych badań, które to mogą potwierdzić. Jedyne, co można powiedzieć na pewno, to że płaskostopie wpływa na przyspieszenie deformacji. Zmiany biomechaniki i kinematyki chodu, takie jak nieprawidłowe obciążanie stopy czy hipermobilność stawów, także mogą być czynnikami ryzyka. Paluch kośćtawy z czasem może powodować ból w stawie podczas aktywności takich jak chodzenie czy bieganie, a nawet podczas spoczynku. Wynika on początkowo z zapalenia kaletki maziowej lub całej torebki stawu, natomiast w bardziej zaawansowanym stadium może być spowodowany zmianami zwyrodnieniowymi. Jakby nie dość, że sama deformacja znacząco zmienia biomechanikę naszego chodu, to dodatkowo ból będzie powodował zmianę obciążania naszej stopy podczas jej przetaczania w trakcie chodu. Dzieje się tak, ponieważ odruchowo próbujemy uciec od tego największego bólu. Zmiany biomechaniki chodu powodują, że pozostałe cztery głowy kości śródstopia przenoszą obciążenia znacznie większe niż powinny, niż są do tego przystosowane. Co z kolei prowadzi do przeciążenia przodostopia oraz występowania bólu w tej okolicy. Niestety nie są to wszystkie konsekwencje haluksa. Jeśli wyobrazimy sobie stopy jako fundament naszego ciała, to takie zmiany biomechaniki mogą odbić się na stawach położonych powyżej. Najpewniej pierwsze oberwą kolana, a zaraz po nich biodra. Dlatego nigdy nie należy lekceważyć problemów występujących w obrębie stóp. W przypadku, gdy taka deformacja już występuje, leczenie zachowawcze będzie miało na celu zmniejszenie bólu, polepszenie jakości życia oraz spowolnienie zmian. Niestety nie ma dowodów na to, że taka terapia może cofnąć lub zahamować deformację. Będzie ona polegała na dostosowaniu obuwia. Wskazane będą buty wygodne o szerokim czubku. Zalecane będą też wkładki chroniące palucha. A także nieoceniona będzie wizyta u fizjoterapeuty, który nauczy nas, jak prawidłowo obciążać stopę, a także pomoże nam w walce z bólem poprzez różnego rodzaju techniki manualne. Operacja zawsze powinna być ostatnią deską ratunku, gdyż nawet niewielki zabieg jest nadal sporą ingerencją w nasz organizm. Głównymi warunkami do kwalifikacji na zabieg są ból haluksa oraz problemy podczas korzystania ze standardowego obuwia. Natomiast należy pamiętać, że kwalifikacja na zabieg jest wieloczynnikowa
i to zespół lekarzy podejmuje ostateczną decyzję. Metod operacji jest wiele i nie będę tutaj opisywał wszystkich, skupię się natomiast na tych najczęściej wykonywanych w Polsce. Najpopularniejsze metody to Chevron oraz Mika. Obie polegają na osteotomii podgłowowej, czyli przecięciu kości w pobliżu głowy pierwszej kości śródstopia, zmiana ustawienia tej kości, a następnie ustabilizowania odpowiednimi implantami. Różnice polegają na tym, że przy użyciu metody Chevron operację przeprowadza się na otwarto i za pomocą piły przecina się kość w kształt litery V. Natomiast podczas zabiegu metodą Mika dostęp uzyskuje się za pomocą kilku małych otworów, a kość przecina miniaturowym frezem bezpiecznym dla tkanek miękkich, co znacznie skraca czas powrotu do zdrowia. Podczas operacji poprzednimi metodami, jeśli zajdzie taka potrzeba, dodatkowo stosuje się osteotomię Akin. Polega ona na przecięciu paliczka bliższego palucha, zmiany ustawienia i stabilizacji tytanową śrubą. Bez względu na metodę, po operacji konieczne jest chodzenie w bucie odciążającym przodostopie przez około 4-6 tygodni. Konieczna będzie też pomoc fizjoterapeuty, m.in. w reedukacji chodu, którego wzorzec zmienił się znacząco podczas choroby i operacji. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że film się podobał, a w razie pytań komentarze są do Waszej dyspozycji. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!